Siemano wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl i witam was w kolejnej sesji nagraniowej z gry Harry Potter i Kamień Filozoficzny. No dobra, poprzednim razem w tym let's playu poznaliśmy fabułę gierki. Dostaliśmy się do szkoły magii pod nazwą Hogwarts. I nauczyliśmy się dwóch pierwszych czarów, czyli Flipendo oraz Wingardium Leviosa. No i pod koniec, że tak powiem, zrobiliśmy jeszcze... Ta, dobra, tutaj Neville w sumie próbował się ze mną porozumieć, ale coś mu nie pykło, bo nawet nie było linii dialogowej, tak więc XD. Po zaliczeniu sprawdzianu z Flipendo... Tak, Flipendo? Nie, najpierw... Tak, najpierw było Flipendo. To... Że tak powiem, udało nam się... Udało nam się i tutaj muzyka się przy okazji włączyła, a ja sobie na spokojnie myśli złapię. Zdobyliśmy tam gwiazdki zadań, tak samo jak z zadaniem z Wingardium Leviosa. No, to chciałem powiedzieć. Hey Potter, do you like surprises? Malfoy's got a present for you. You better watch your step around here, Potter. Slytherins don't like Gryffindors. Tych dwóch obszczymurków chyba każdy zna, są to Crab and Goyle, czyli po prostu dwaj debile o średnim IQ. IQ porównywanym do szympansa z wodogłowiem w dupie. No i cóż, oni nas co jedynie oczywiście standardowo nastraszyli, że przecież halo, kim ty Potter jesteś, żeby tutaj chodzić po korytarzach, że lepiej zmiataj na lekcje. Tja, srają muchy, będzie wiosna. No i tutaj będziemy sobie co jakiś czas właśnie znajdywali takie obiekty, żeby po prostu, powiedzmy, zaczepiać je, żeby, wiecie, była możliwość zdobycia parę fasolek. A fasolki się wbrew pozorom przydadzą. I szkoda, że tutaj ten pokój jest zamknięty, bo bądź co bądź ja bym sobie z chęcią tam poszedł. No ale pod tym względem niestety bardziej otwarty może być tylko Harry Potter i Kamień Filozoficzny na PSX-a, jak i na wersji na PS2, dlatego że w wersji na PC z jakiegoś... bliżej mi nieznanego powodu mamy takie blokady dziwne, które osobiście mnie trochę denerwują. Sprawdźmy może, czy tutaj czasem nie będzie jakiegoś przejścia tajemnego czy coś. Dobra. Ogólnie to tutaj stanę sobie w tym miejscu i przeczytam wam jedną rzecz, dlatego że Wateris, pozdrawiam cię swoją drogą Watka, albo po prostu Ania, zostawiła mi komentarz pod Harrym Potterem. I jest to odniesienie się do tego, co poruszałem w poprzedniej sesji, czyli właśnie jak nazywa się dany dom w wersji polskiej. I teraz uwaga, przedstawiam wam, jak to wszystko mniej więcej wygląda. Więc Hufflepuff nazywałem się Puchoni, a Ravenclaw Krukoni. Dziękuję Watka za wytłumaczenie mi tego, bo szczerze powiedziawszy zapomniałem o tym, więc dziękuję, że mogę, że tak powiem, na was polegać w tych oto kwestiach. Dobra, wiem, nie musisz mnie straszyć, dobra. To ruszajmy dalej, tutaj widzę, że mamy coś przed naszymi oczyma. O, a co my tu mamy? Ho, ho, ho. No kto by się takiego czegoś spodziewał, że coś takiego w Hogwardzie będzie, co nie? Ja się osobiście takiego czegoś nie spodziewałem. Nie, no dobra, świruję pawianem. No oczywiście, to jest Hogwart. Tutaj takie skrytki tajemne, to trochę taka codzienność jest. Ale byłoby śmieszne, gdyby przykładowo nauczyciele zrobili taką skrytkę, wiecie, taką skrytkę, gdzie nie byłaby, powiedzmy, żadna karta czarodzieja ani nic, tylko po prostu byłaby ukryta toaleta i to byłaby jedyna toaleta w Hogwardzie. Ale jestem żartowniś. Jakąś kartę żeśmy zdobyli, kurde. Co to za karta? Już my tutaj sprawdzamy. To był chyba ten typ. Draven Shimpling. Zjadł dla zakładu całą
witą tentakule i przeżył, choć wciąż jest fioletowy. Aha. No to pozdro dla tego idioty w sumie. Bo inaczej takiego zachowania nie jestem w stanie, że tak powiem, skomentować. Dla głupiego zakładu zjeść tentakule, kurde. No dobra, no to co, wróciliśmy do punktu wejścia, tutaj gdzie praktycznie zaczęliśmy odcinek. Tylko zanim polecimy w dół, to może zobaczmy, czy te zbroje nam dadzą jeszcze jakieś fasolki. Ale z tego co widzę, nie dadzą, więc... zejdźmy w dół w takim razie. Well, well, Potter, we meet again. Having a tour of the castle, are we? This is as far as you'll be going. You won't get past me, no matter how hard you try. Oh, boo-hoo! Potter can't get out of the castle. These wizard crackers should make you feel better. They're surprisingly good fun. Here, catch! Okej. Widzę, że konfrontacja z Malfoyem. Zobaczymy, jak ona trudna będzie. Czy ona będzie tak samo trudna jak w wersji na PSX-a, czy jak to będzie wyglądać? Famous alone, you won't get past me. Watch it! You Potter! Next time you won't be so lucky. Bardzo trudna konfrontacja, moi drodzy. Naprawdę, kurde, się tutaj mega napociłem. Ja pierdzielę, aż kurde pod... zjeżdża mi spod rękawka, nie? Mojej koszulki. Nie, ale tak na serio, to ta konfrontacja szczerze była trochę żałosna. W sensie ona jest nawet gorsza niż w wersji na PS1, bo w wersji na PS1 to chociaż byli ci dwaj troglodyci, wiecie, Krap i Goyle, i chociaż oni mogli troszeczkę spowodować, że walka będzie trudniejsza. Tak to, szczerze powiedziawszy, zero wysiłku, zero, nul. No ale dobra, no na razie możemy Hogwart opuścić, nic ciekawego tutaj nie znajdziemy, więc ruszajmy na podwórko zatem. Hehehe. Harry, over here. Hello, Harry. It's me, Hagrid. Good to see you. These are the Hogwarts Castle grounds, and I'm the gamekeeper, of course. Can't believe how quickly everything grows round here. Your friend Hermione's at the entrance to the greenhouse waiting for you. Drop round for tea later, after your lessons are done. Cóż, jak to gra uznała, jesteśmy teraz w błoni Hogwartu, czyli innymi słowy na wybiegu, jakbyśmy mieli tutaj to bardziej precyzować. I powiem wam szczerze, że model Hagrida bardzo mi się podoba w tej wersji. Jest na pewno lepszy niż w wersji na PS1. To jest oczywiście moje zdanie w tej kwestii. Bardzo ładny model. Swoją drogą w ogóle ta gra względem wersji na PSX-a wygląda o wiele lepiej, ale to myślę, że każdy tutaj potwierdzi to. Ale gra się w gry nie dla grafiki, a dla, jakby to powiedzieć, nie wiem, nostalgii, dla takiego, nie wiem, dla takich odczuć, czy coś takiego. Ale jako tako zawsze w Harry Potterach lubiłem ten wybieg, w sensie, wiecie, poziomy lub sekwencje na wybiegu, whatever, nie wiem jak to inaczej nazwać. Tutaj teraz Hagrid będzie zajmował się tymi roślinkami, dlatego że z góry dostał nakaz od samego Albusa Dumbledora, żeby popodcinał krzaczki, no bo Hagrid wbrew pozorom nie ma nic ciekawego do roboty, więc czemu by sobie nie popodcinał tych krzaczków, nie? You better get to your herbology lesson. Cost you house points if you're tardy, don't you know? Tak, wiem, że stracę przez to punkty, ale mam w dupie te punkty w sumie. Wywalone to, kurde, życie... życie na nielegalu, kurde. Walić lekcje na 100%. Albo na 90%, bo... mama to czarodziej. You'll need to attend your herbology class. Professor Sprout's in the greenhouse waiting for you. Ale co mnie obchodzi to, że ona na mnie czeka w cieplarni, no? Powiedz coś więcej. I've got to trim these weeds. They never stop growing.
No, a przez tą bramę to mnie nie wpuścisz? Nie wpuścisz mnie do swojego domu w lesie? Pii! Tam na wprost nas jest taki jeden ziomek, który z tego co wiem jest nazywany starszym bratem Rona, który jest taki mega przemądrzały i on pełni rolę zastępstwa nauczyciela jakiegoś, wiecie, jak na przykład jakiś nauczyciel zachoruje, tudzież zostanie wysłany w delegację, to wtedy taki pojawia się, kurde, jeden z drugim, który mają nauczyć Pottera czegokolwiek. Go to your lessons, Potter. You don't even know how to play Quidditch. Nawet nie wiesz, jak się gra w Quidditcha. Dobra, trudno, nie wiem, jak się gra, ale jesteś od tego, żeby mnie nauczyć. And maybe one day you'll make the Quidditch team. Dobra, nie bądź taki przemądrzały w moją stronę. Jezus Maria, chciałem tylko zobaczyć. Chciałem tylko powąchać kłódkę, a ty już do mnie od razu z pyskiem wyskakujesz. Pi! Swoją drogą, ładne krzaczki, naprawdę, kurde. Hogwarts tutaj jest ładnie za... Chciałem przez chwilę powiedzieć zaniedbywany. Jest to bardzo ładnie zadbany. The herbology lesson is just past Professor Sprout's garden. I'll wait here for Neville. I think he's got lost again. Go on, Harry. You better get to the lesson. A skąd ty wiesz, że Neville się zgubił? A może Neville po prostu zatrzasnął się w toalecie, czy tam, nie wiem, gdziekolwiek. Może ma teraz potyczki z Malfoyem, albo... Albo jest jaki, tak, jako taki tym... Nie wiem, Neville dla mnie zawsze był dziwną postacią, tak szczerze. Zawsze wydawało mi się, że on ciepły jest do chłopaków, że on niby się tak wszystkich chłopaków boi, a tak naprawdę jest, wiecie, cieplutki trochę względem nich. Nintendo, kurde. Dobra, już mi więcej fasolek nie dasz, spoko. 91, to też jest nawet ładna liczba. Miałbym więcej, ale oczywiście bracia Fred i George musieli mi, kurde, zajumać fasolki. Jak ja ich nienawidzę. Okej, okej. Widzę tutaj ładne przejście do Profesor Sprout. Zawsze mnie zastanawiało, dlaczego Harry się drze wypowiadając te zaklęcia, bo tak wiecie, zawsze ma za każdym razem podniesiony głos. Dlaczego nie mógłby po prostu normalnie powiedzieć Flipendo albo Alohomora? Wiem, że w wersji amerykańskiej mówi w normalny sposób, ale w tej? Trochę dziwne, nie powiem, że nie. Aha, i nic się nie stanie, jak te ślimaki będziemy tak atakować. Nie dostaniemy żadnych fasolek. W wersji na PSX już byśmy dawno fasolki dostali i to byłoby fajne. No ale dobra, tam trudno się mówi. Najwyżej to tylko w zasadzie będzie pokazywało, że w wersji na PC-ta jest mało fasolek względem tego, co mieliśmy w wersji na PSX. Chociaż w wersji na PSX mieliśmy bardziej, wiecie, fasolki jednego koloru, nie? Że na przykład były niebieskie, to zbierałeś niebieskie. Zbierałeś czerwone, to zbierałeś czerwone. A tutaj mamy na przykład różnokolorowe. I nie jest to tak, że ej, musisz zebrać powiedzmy partię niebieskich, żeby odblokować czerwone, tylko po prostu różnokolorowe fasolki możesz zbierać i to jest fajne. To właśnie chciałem powiedzieć. Swoją drogą, fajnie tutaj woda została zrobiona. Ładnie to graficznie wygląda i jak najbardziej na plus jestem. Oczywiście standardowo sesja będzie trwała godzinkę, no bo myślę, że na razie można odcinki pociągnąć do 15 minut, bo na razie nie widziałem, żeby komukolwiek przeszkadzał taki watch time. Chyba, że ktoś się znajdzie, to wtedy najwyżej od następnej sesji zrobimy troszkę dłuższe odcinki z tego Harry'ego Pottera. No ale myślę, że te 15 minut to jest taki standardzik fajny. Tutaj coś będziemy mieli? Nie, poza fontanną nic nie mamy. Dobra, lecimy dalej w takim razie. Księga zapisu, przyda się.